Witam, ja jestem Venom Lazarus, a to jest kolejna część z cyklu Minecraft, przygody na modach, oczywiście Hexit, a w Twilight'cie, jak to fajnie brzmi, w Twilight'cie. Kochani, wyczaiłem co to jest, ten KS. KS to jest Dungeon, do którego zaraz właśnie pójdziemy. Kurna, jak ja tego nie lubię. Wykopałem dziurkę. Oh shit! Okej, Dungeon. Dungeon gdzieś w tej okolicy powinien być. Tam jest jasno, widzicie? Tam jest już... O! Tu jest. Oż ty cholero. Zdechł, dobra. Idziemy. Tu jest ta wieża. To jest to. Okej. Krypciuś, nie. Okej. Czekajcie, mamy siekierkę przecież mamy. Kurde, zarośnięte patykami w ogóle, korzeniami. What the f... Co to jest? Jezus Maria, co to było? O cholera, znowu mamy jakiś popieprzony labirynt? No to wygląda. What the fuck, rycerze? Kurde, biją! A ja ich! Jak oni tu przechodzą? Ej. Jest, jeden leży. Spodnie chodziły! What the fuck? Ja cię kręcę! No giń! O! Ja pierdzielę, ale dostałem! O, Cracknorite, też mi... Coś fajnego. Aha, domyślam się, że to jest drugi poziom. Wiecie co, ale ja wpierw może pozwiedzam. Tu jest. Kurna. Wiecie co, inaczej przemodelujmy to. To na razie będzie tak. Tak. O. Bo to mi na razie niepotrzebne. Aha. Znowu ty? O, w mordeczkę. Coś mi się wydaje, że to będzie cholerny labirynt powalony, ale jakie to śmiesznie wszystko wygląda. Czekajcie, czekaj, czy coś tam jest. Nie, dobra. Okej. Okay. Trzeba... Ostrożnie, bardzo ostrożnie podchodzić do tematu, widzę. Czekajcie jeszcze, bo skręt jeszcze tu był gdzieś. O, tu jeszcze można było iść. Kurde! Aha, grzybek! No dobra, czyli to oznacza tylko jedno... A, byłem w domu wcześniej, trochę się ponaprawiałem, ale niewiele. Widzę, że trochę dostałem teraz. I proszę, ja was wziąłem trochę pochodni. Czemu mam wrażenie, że tam będzie bolało? O! Mister Spodnie! Dostał. Shit! O kurde! Jak tu fajnie jest! Schody w dół. Sala ćwiczebna. Nie chcę wiedzieć, co to jest. Jakiś krab. Ciekawe, czy coś...
Za tą ścianą jest? Nie, no to jest chyba zwykła jaskinia, tak. No dobra, to co, idziemy w tą stronę, nie? Już jak zacząłem. Creeper, kuźwa, nie psuj mi dnia! Sufit przecieka, czekajcie. Mamy... Dobra, weźmiemy tak. Aha, bo tu... Tu nic nie ma, to po prostu... O! Okej. Lajcikowo. Tu też nikogo. Jakaś dziura zapadnięta, albo piasek się zapadł. Cholera. Pełno kobla. Co to za strukturka? Czy ja tutaj... muszę kopać? Skrzynka! Night metal. To weźmiemy. Wyrzucimy to. Okej, czyli w tych takich tronach... Coś słyszałem. Kowadła mi nie potrzeba, bo masz nadto. Dobra, chyba tutaj nie... Nie trzeba mi iść. No dobra, powiedzmy, że jedna strona jest zabezpieczona. Kurna, słyszałem coś za ścianą. Albo pode mną. Albo nade mną. No dobra, nieważne. Idziemy dalej. Zarąbiste podziemia, naprawdę. Tu zostawiamy na razie zejście na dół. I tu jest zejście, widzę, na dół. Więc my sobie pójdziemy tu. Kurde. Coś pusto. Oho. Wiedziałem. Jezus, ale ile oni... Nie, no nie dużo życia. 30. To pancerz mają niezły. I nogi. Bez sensu nogi takie chodzące. Ale czekajcie, a tu nic nie będzie? Dobra. A ty czego? Aha, bo tu jest jakaś... O, szkurna, znowu jakiś... krab. A tamte do, to jest bombą. Dostał. Dobra. Kolejna skrzynka będzie. Znowu Night Metal i to możemy zostawić to też. Sorry za mój kaszelek, bo ostatnio się znowu podziębiłem, ale już jest okej. O kuźwa. Odejdź! On miał bombę. To trzeba zostawić, to żarcie, bo jednak zawala ekwipunek, bo miseczki zostają puste. Dobra. Nie ma nikogo. Bardzo dobrze. Przynajmniej dla mnie. Wszystko zalane wodą. Drzewo? Czy ktoś mi powie... Dobra, to jest dół. To ja nie chcę do dołu. Okej. I znowu dół.
No dobra, chyba na ten dół musimy zejść, nie? Na to by wyglądało. Fuck. Przeoczyłem ich. To jest problem. Run, Forest! Dobra. Tu będą mieli problem, żeby wejść bez woda. O, właśnie. Ile? Power 5 jest. Ujej, jak go przepołowiło. A teraz góra chodzi. Patrzcie. Jeszcze sprawdzę, czy tu coś mnie nie podchodzi od tyłu. Oż, kurdeczka. Stracił spodnie. Dobra. Dobra. Leży. Czy bezpiecznie możemy... Ile expa, jeju. Powiedzmy, że możemy bezpiecznie zejść. Nie widzę tutaj wroga. Ale pochodni trzeba więcej. O. Aha! Tam jest jeszcze jeden. Dobra. Oż ty kurra! Dzidką? Dzidką? Leży. A ty co? Dobra. Dzidek leży. Ale numery, kurde, tu się wyczyniają. No dobra, kochani, teraz pytanie zasadnicze, co dalej? Tu możemy wejść... A tam co jest? To jest puste? Niby posąg. Dobra, nie ma nic pod posągiem. Aha! To jest jedno z wejść na górę z powrotem. I znowu zejść. O lili, ulela. O! He! Kto by pomyślał, skrzynka pod tym. Ironwood Sword. A nie, to nie interesuje nas, ale Armon Shards, nie wiem co to jest, i Charm interesuje nas. Właściwie tej Maze Waffle, wafle nas nie interesują. Dobra. Pamiętajcie, że trzeba patrzeć, kurna, pod... Słuchaj, tu jeszcze zobaczę. Pod za schodami. No, ale nie tymi. Normalnymi. Czekajcie, tutaj pochodni brakuje, bo mi zaraz creepery dla odmiany przyjdą. To jest te drzewo, co widzieliśmy. To jest koleś. I bardzo dobrze. O! Uduś się! Uduś się! Wieśniaku jeden. Czekał na mnie. Dobra. Dzień dobry. Tutaj można zejść w dół, widzę. O tu. Jeszcze niżej na razie nie schodzimy. Musimy zbadać teren, mówię, bo fajne rzeczy tutaj dropią. Nie wiem co. O, a tu jest to drugie zejście. Bardzo dobrze się składa i nie ma żadnej skrzynki. No dobra, teraz tak. O, o. Dzień dobry. Dobra, możemy ich już wcześniej ubić. Dawaj, jest, dostał. Dobra, jeszcze tam pan spodenki. Nie no, jak to głupkowato wygląda. Ale dostał. Bardzo fajnie. Na razie jesteśmy prawie bezpieczni. Ożesz ty!
Gin! Gin! Nurkujący! No. Kurde, jaka niespodzianeczka, nie? Już te... Jeszcze jeden? Czasem trudno z tego łuku strzelać, bo... Bo dwie strzały lecą i nie zawsze trafiają. Dobra. Dobra. Łukiem więcej strzelam, kochani, z jednego prostego powodu, bo nie chcę, żeby podchodzili, bo oni strasznie mi zbroję niszczą. Poza tym łuk jest wypasiony, no sami widzicie. No dobra. A tam, tam już wszystko? Zeszliśmy? Czekajcie, bo... Jeszcze tu, tu było zejście jedno. Tu nie byliśmy, o właśnie. Papier. Niebieska wełna, punch mnie nie interesuje. Możemy zostawić trochę tych śmieci, kurde. Bo to... Czekajcie w ogóle... O... tam coś jest? Czekajcie, zostawmy dobre rzeczy. Tak, 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 tak. Kreknorajt, tak, dobra. Dobra, tam jest jakiś skarbiec, już widzę. Chyba. Oż ty cholero. Nie, tam nie jest skarbiec, tam jest spawner! O. Tu do góry się idzie. I tu byliśmy. I pod schodami nic. Fajne te posągi nawet. Fajnie to wygląda. Klimatycznie. Powiem tylko tyle. Oż kurde, to są tych krabów. A, tu jest... Krab, który... Wybucha. Nic nie ma ciekawego dla mnie. Dziękuję. Kolejny spawner. Mówiłem, że jakiś skarb, zobaczcie. To mi niepotrzebne, to też już mam. Czekajcie, mam ten napierśnik taki śmieszny. W którejś w którymś mam paku chyba. Ja nie wiem, czy nie w tym. Mam, dobra, to nie chcę. Więc tu możemy zostawić syf. O! A tu co? To może się przydać, to nie, to tak, to nie, dobra. Szczerze? Szybka piłka. Idziemy niżej. Kurde, podoba mi się ten dungeon. Jest... Szczerze? Słuchajcie, ja myślę, że to jak na razie najlepszy dungeon, jaki mieliśmy, bo ten z minotaurami mi się średnio podobał. Nie wiem jak wam. Pan Spodenki czeka na mnie. Tylko, że pan Spodenki już nie ma... nie ma armoru. Czy co? Postawmy tutaj, żeby się nie spawnował pan Spodenki na przykład. No, więc powiem wam, o wiele fajniej zrobiony ten dungeon. Ile... O kuźwa, ile ich tam jest! O, w mordeczkę! Cholera, run, forest. Jezu, sicku. O, czekajcie, zgubił się. Tu jest. He? Pan Spodenki? Nie, pan Główka. O, jeszcze jeden gdzieś był. Nie, nie wierzę, że go nie ma. Cholera, zgubiliśmy go. O, tam pan Spodenki został. O, widzicie? Jak jest podwójny strzał. O, trzy poszły nawet. Dobra. Kurna, trzeba uważać, jak się tam na dół... Idzie. Wiecie, co zrobimy? O! Tu są
poćwiartować. Ej, no. Jakby coś, żeby się wydostać stąd, mamy lusterko magiczne, które znaleźliśmy. Wystarczy użyć. I ona nas teleport. Uduś się. Czy my tu byliśmy? Byliśmy. Tu nic nie było. No dobra, czyli my musimy zejść teraz na dół, co jest mniej fajne. Kowabanga! Chodź, chodź, chodź! Nie ma nikogo. O, jesteśmy blisko... czegoś. Tu już byliśmy. Tu jest pusto. To już bedrock gdzieś blisko, nie? Tak, Y9. Kaszelek. O Jezus! Małe gnojki. Uciekły! Co pierwsze, oświetlić. Po drugie, jakoś dziwnie ten krzaczek rośnie. Na czaszce wyrósł. No dobra, czyli tak, tam albo tam. Tu. Okej. Tron, dobrze jest. Czyli skrzynka. Znowu niebieska wełna, wiaderko się zawsze przyda, papier nie, żelazny miecz nie, czekajcie, zostawmy śmieci. Gold nuggety, mam złota dużo, więc teoretycznie można by to, o, poprzucać. Patyki też, idziemy dalej, ile mam jeszcze pochodni? No, dobrze, że wróciłem się do drzewa i zabrałem trochę pochodni, bo to byłoby Lipton, no. Okej. Czy to oznacza, że musimy iść tędy? Fuck! Leży. Oj, coś mi się nie podoba. Kolego! Pewnych spraw nie możemy przeginać. Ja go już nie widzę. Ciekawe, co będzie za boss. O ile będzie? Ale powinien być, no w każdej twierdzy jest. W teorii. Nie uważacie, że to trochę dziwne? Idziemy tak... Doniczka zawsze się przyda. Kwiatki czerwone, czemu nie? Nie uważacie, że to jest dziwne, że idziemy cały czas prosto? Heh. Dobra. A? Oj! Dobra. O kurde, znowu cztery strony świata. Fuck! Ma to... Creeper! To nie było fajne. Dobra. Idziemy od prawej, od lewej, od lewej. A, bo tu tylko tron i koleś. Dobra. Dla bezpieczeństwa postawmy, zobaczmy co tu za śmieci są. To się przyda, to z wełenka tradycyjnie. Wywalmy śmieci. No, nie jest źle, nie jest źle. Mogłoby być gorzej. Co nie zmienia faktu, że idziemy w złą stronę. Znowu. Tu, czy tu, tu. Tutaj pamiętam to, chyba widziałem. Co to za liście są jakieś? A? Widzicie cokolwiek? Grzyby. Wejścia na górę. Niepokoi mnie, że tam na górze nie byłem. O, w duszy. Ile... Jakie kombinacje. Znowu rozgałęzienia.
Czekajcie, wejdziemy sobie tutaj na górę. Okej. Naprawdę robi się ciekawie, tylko... Coś słyszałem. Ja się zastanawiam teraz, w którą stronę iść. No dobra, pójdziemy w tą. O! Weźmiemy. Znowu ty! Zostań w tej... No kurde, zobaczcie, no. To jest niemożliwe. Mister Spodenki! O, mamma mia. Tam byłem. Kręcimy się w kółko. Cholera! Oż ty w mordeczkę, ile ich jest? Aha, wiedziałem, że będzie skrzynka. Które jest oczywiście, nic nie ma ciekawego. No ale... Nie no, do góry... Nie ma co iść. Dobra, idziemy na dół, słuchajcie, podjąłem decyzję. Nie będziemy już tu łazić, bo wszystko jest takie same, widzicie? Zejścia na dół raczej już tu nie będzie, w sensie jeszcze... Cześć, tu byłem. Znowu wejście na górę. Kurde, olbrzymie te labirynty. Tu już byłem. Grzybkowo było. Tu nie byłem. Dajemy na sprincie to wszystko. Okej. Musiałem się najeść, bo kurde, oczywiście biegać mi się już nie chciało. Tu będzie chyba... Szkło? Czekajcie, chwilę, chyba się zlagowało. Tak jest, czekajcie chwilę. Zobaczcie. Zlagowało się tak, że za szybko biegałem najwyżej. Czy mi się zdaje, czy to jest wszystko szkłem otoczone? No, ale jazda. Czekajcie, śmieci zostawię. To. To już mi niepotrzebne, sticky. Plecak się przyda. Dobra. Dobra, idziemy na dół, bo to szkoda czasu. Nie ma nic ciekawego tak naprawdę w tych skrzynkach już, czego bym nie miał. Tylko jak tu zejść na dół? Tu jest jeszcze jakieś przejście, zaraz liczę... Kurde. I pusto. Liczę na to, że zaraz będzie, wiecie, jakieś zejście na dół, no nie? W którą stronę w mordę, no? Pójdziemy grzybkami, bo chyba tędy przyszliśmy jakoś wtedy. O. Tak, tędy przyszliśmy. Jesteśmy na poziomie Y9. Więc tu gdzieś musi być cywilizacja. Oprócz tego, że jest skrzynka. Ale będę miał tych świetlików? Ej, zaraz, tam byłem. W mordę jeżano. Czemu ja sobie nie zrobiłem jakiejś durnej mapy? Dobra, tu byłem. Dobra, kochani, wiecie co? Zrobimy to w inny sposób. Aj, swędzi noga, aż muszę się podrapać. Zrobimy to w ten sposób, że ja wezmę pauzę, znaczy nagrywanie, już byłem, czyli tędy muszę iść.
I szybko poprzebieżam te korytarze, może się znajdę w końcu. Ja wiem, zaraz powiecie, Venom, jesteś pierdoła, trzeba było sobie mapę zrobić. Bo teoretycznie dałoby radę zrobić. Tam był... Kurna, ile ich. Koleś. Pan z podemki. Strzała się odbiła. No i położę i zaraz wracę, jak znajdę coś ciekawszego. No bo coś musi być, jakaś cywilizacja gdzieś. Ja tędy poszedłem, to teraz tędy. No przecież na górę nie będę lazł, nie? Kuźwa! Dobra, to sekundeczkę. Oj, kochani, kochani, po długich walkach, tu z tych tuneli tyle, że to się w głowie nie mieści. To jest pieprzony labirynt. Miałem wam dać znać, jak znajdę coś fajnego, czyli po pół godziny. Znalazłem kratę. Nie czaję po co, ale... Mister Spodenki, widzę, już tam jest. Wiecie co? Zrobimy numer. Wybijemy tylko tu dziurkę, a resztę rozstrzelamy. Okej. Tu krabik. Tam widzę daleko jakiś coś łazi. Dobra, możemy właściwie wejść, no już. Tu słyszę zombiaka. Oż ty. Ła. No normalnie powiem wam tyle, że... Mister Spodelki? Dziwne, bardzo dziwne miejsce. Szkurźwa, jeszcze oni. Krabik. Ojej, go nie toperka rąbnąłem. Tu gdzieś. Z góry? A, bo na górze jest jaskinia z wodą, dobra. Shit! Dobra, niżej. Woda? O, tu jest wszędzie woda, zobaczcie. No nie, nie wszędzie. No i tyle? Ja nie wiem, kochani. Napiszcie mi w komentarzach, bo przechodziłem tutaj tego i że tak powiem, no nic, nic. Już mi nic do głowy nie przychodzi. No, dalej już się dojść nie da. Już przechodziłem górą, dołem, środkiem, bokiem, jednym, drugim. Kurde, no, dosłownie już sam nie wiem, gdzie chodzę. Więc czekam na jakieś informacje, kochani. Nawet sobie zrobiłem mapę. Zobaczcie, nie ta. Tylko te mapy to, o, one tak wyglądają. Ale one są o kant tyłka potłuc. Znowu słyszę coś. Czekajcie, śmieci miałem zostawić. One są o kant tyłka potłuc, bo one tylko kawałeczek pokazują. No to jest... Niemądre. Niemądre to. Dobra. To zostawiamy. Co jeszcze znalazłem ciekawego? No nic. No nie, no kochani, no po prostu dungeon zarąbisty, tylko... What the fuck? A gdzie boss? A gdzie boss? Chodzę, góra, dół, tego. Jeszcze się postaram coś znaleźć, ale jeżeli mi się nie uda, no to... Tymczasem, oczywiście, mam nadzieję, że się podobało, bo jednak jest dungeon pierwsza klasa. Więc komentujcie, subskrybujcie i trzymajcie się do następnego. No to hejka! O.